Witam Was wszystkich i bardzo gorąco serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przywrócić tablet, ten pierwszy start tablet do ustawień fabrycznych. Popatrzcie. Tam jest pin, wpisałem sobie i nagle zapomniałem. Na przykład wpisuję 9, 1, 2, 3, daję OK i spróbuj ponownie. Zatem nie mam już dosyć wpisania pinem, więc muszę wyłączyć tablet. Tak. Tutaj się wyłącza, pokażę Wam. O. Ok. I teraz musimy wcisnąć te dwie przyciski odtąd i dotąd, gdzie wskazują ustawienia fabryczne. Pokażę Wam za chwilę. Tutaj mamy przyciski. Jak tak wiadomo. Tak. Au. No. Mogę postawić. Nie wiem, czy coś się da. O. Tutaj się wciska. D. Włączamy. Czekajcie, muszę zrobić pauzę. Dobra. Po kilku udanych próbach udało mi się. I widzimy ma ten niejący asteroida. Nie wiem, czy coś da, bo tu ma... Czekajcie, mogę zrobić ostrość, ale się nie da. No. Tutaj mamy asteroida teraz z wykrzyknikiem, z trójkątem. I teraz muszę chyba robić tak. Nie wiem, jak to się sterowało. Próbuję i to mi się nie udaje. Może się zaczekać. Dobra. Po kilku minutach udało mi się. Trzeba wcisnąć ten przycisk włączenia i tu, żeby przetrzymać też dwa palce. No. I mamy tak. Tutaj nie da się dotknąć. Tylko trzeba dawać klawisz do dołu. Pokażę zaraz jak. Dobra. Mamy. Reboot system now. API upadł form external storage. With data factory reset. With cache operation. API upadł form cache. Recovery system from backup. Upadł rekindle of four. SD card. Zobaczę, co to jest SD card. Nie ma. Zatem kliknę sobie WP Data Factory Reset, czyli zrobić ustawienia fabryczne starego tabletu. I piszę Coffee re-up all user data with can't not be undone. To jest po angielsku. Zatem nie ma polskiego. Tu mamy no. Popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest no. I jeden, yes. There your data. Jeżeli klikniecie no, no to nie zrobił się ustawienie fabryczne. Jak dajecie yes, to delete all user data. Czyli wymazuje ustawienia fabryczne.
klikamy OK, czyli tym przyciskiem. Oto. Oto, tak. Klikamy. I trzeba czekać. Ja w tym czasie opowiem o tym tablecie. Ten tablet dostałem, jak nie wiem, myślę, 13 lat. No, jest fajny tablet, super byłoby i się nagrywało przez tego Bluetootha. No, takie pliki MP3 lub MP4 czy jakieś w formacie 3GB. Ale dobra. Klikam zatem Reboot System Now, czyli klikacie tu. Tak. No. Zatem włączmy sobie. O. Ten tablet jest bardzo fajny. Super. No. Bo tak mi zablokowało kodem PIN-em, że nie wiedziałem, co ja mam wpisać w PIN. Na przykład wpisuję 9321 i spróbuj ponownie. I ja musiałem wyłączyć i naciskać te klawisze. Włącznik, wyłącznik i ten klawisz u góry głośności. Tak musiałem czytywać dwoma palcami. No. I zobaczymy, co się będzie dziać. Kurczę. No. Ono pochodzi z T-Mobile'a, ten tablet. Ja lubię T-Mobile'a, zwłaszcza gdy fajne są T-Mobile. No. Ale nie jestem z T-Mobile. Jestem z Orange'a. Bo mam kartę SIM Orange. Praktycznie mogę wam opowiedzieć. No. Więc ja korzystam z internetu 4G. No. I chcę wam opowiedzieć. No. I się fajnie korzysta. No. Ale T-Mobile też jest loko fajny. Musimy poczekać, aż się wymazuje. Jak muszą być ustawienia fabryczne. Poczekajmy chwilkę. No, widzicie. Musimy czekać wtedy. Czekać. T-Mobile. Fajnie jest takie logo. Ono, wiem, że było zastąpione erą T-Mobile'a w maju 2011. Era zmieniła się w T-Mobile. No. Teraz musimy poczekać, aż się zresetuje. Poczekajmy chwilkę. Nie chcę. O, jest. Tak, myślę, że nie mnie ładuje. I mamy. Witamy. Mamy polski, portugalski, romana. No, tu są mi wiele języków, ale ja jestem z Polski, no to wybieram polski. Gdzie jest ten język polski? Rozpocznij. Chwileczkę.
Musi się załadować. I mamy tak. Którą mamy godzinkę wtedy? 7:58. No już dochodzi już 8. Dodam 8:05, żeby tak było. Zostawiamy. Dalej. Masz konto, Gmail? Zaloguj się. Nie mam dostępu. Nie mam dostępu do tego internetu. Korzystam tylko z telefonu i z laptopa, więc nie teraz daję. Użyj funkcji lokalizacyjnej. Dalej. Właścicielem tabletu jest. To mogę pominąć. Może kliknę dalej. Akceptujesz fakt, że tablet może odbierać zależność od aktualizacji. Innym warunkom. Dalej. Twój tablet jest skonfigurowany i gotowy do użycia. I więc zakończymy. Cyk. I gotowe mamy. I gotowe mamy. Teraz jest zresetowany i kod PIN. Też jest resetowany, więc mamy reset. Rozgośćmy się. Tutaj mamy, wybierz kilka aplikacji. Aby dotknąć aplikacji na ten ekran główny, dotknij jej czy trzeba. Jak widać, mam wszystko, zatem... No. Zatem... Super. Tutaj mam piosenki. Piosenka. More five. Działa więc sprawnie. Działa wszystko. Uch. Dobrze, że mi się już udało. No. Super ten tablet. Dobrze. Jeszcze zmienię tapetę. Jeżeli byście chcieli, bo tapetki nie chcę, bo ta jest brzydka. Tu nie. O, różą. Zmienię na róż. Na początku miała animację z pasbem, ale może któryś odcinku nagram. Może. Dobrze. I mamy ustawioną tapetę z różą. Nie wiem. Ja nie wiem, jak to się zgasza. Chociaż pokażę wam blokadę. No i to już było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. A zatem ja się z nami żegnam. Do zobaczenia. I widzimy się w kolejnym. Zatem do zobaczenia. Pa, pa!